Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. W dzisiejszym materiale chciałbym krótko omówić postać Kądźwiga Konrada Blewonski ze szczególnym naciskiem na pryzmat jego osiągnięć sportowych w trójboju siłowym. Jak część z Was wie, Konrad prowadzi też własny kanał na YouTube, gdzie poza update'owaniem swojej formy dzieli się też wiedzą zdobytą na treningach oraz anegdotami z życia prywatnego. Śledzący polską scenę sportów siłowych mogli widzieć go również na kanałach związanych z KFD, m.in. ostatnio na treningu u wybitnego specjalisty od wyciskania Grzegorza Wałgi, czy na kanale Real Farmu, gdzie ćwiczył pod kątem Strongman. Zanim zaczniemy, sklep Poundout oferuje bogaty przekrój odzieży treningowej, ale także akcesoriów jak torby, kominy i wiele więcej. Każdy, kto chciałby sprawić taki prezent sobie lub komuś innemu, może skorzystać z kodu Stalowy Szok i za zakupy zapłacić 10% mniej. Serdecznie zapraszam do skorzystania, a my przechodzimy już do omawiania postaci Konrada Blewonski. Świetne predyspozycje do podnoszenia sztangi widać było u niego już na zdjęciach z okresu nastoletniego. W wieku 16 lat prezentował rozmiary i sylwetkę, której pozazdrościć może mu większość dorosłych i regularnie ćwiczących mężczyzn. Łatwo tu o porównanie do jednego z najsilniejszych ludzi świata, Eddiego Halla, którego zdjęcia z tego okresu również są powszechnie dostępne w internecie. Analizując je dokładniej, może się wydawać, że to gabaryty Polaka robią większe wrażenie. Szczególnie dolne partie. Ujęć, ani tym bardziej filmów, na których Eddie prezentowałby ich formę, praktycznie nie ma. Natomiast na Instagramie Konrada znajdziemy film dodany w grudniu 2015, na którym wykonuje przysiad z ciężarem 280 kg. Niewątpliwą sympatię internetowej publiczności zaskarbił sobie szczerością na filmach z cyklu Q&A, gdzie bez ogródek odpowiada na zadawane mu przez widzów pytania. Na jednym z nich szczerze przyznał się do bycia naturalem do 18 roku życia. Konrad pozostaje bardzo otwarty w temacie przyjmowanych przez siebie środków, łamiąc tym samym ciążące na tym temacie tabu. Pomimo młodego wieku, 22 lat, zasłużył na miano nie tylko młodego talentu, ale też zawodnika utytułowanego. Startował w różnych federacjach, mianowicie IPF, WAP, XPC, WPA i WPC. Co zasługuje na szczególne słowa uznania, to że na przestrzeni 4 lat tylko raz zameldował się na drugim miejscu. Najwyższe miejsce na podium zajmował natomiast na wszystkich innych zawodach, na których się pojawił. Najgorszy wynik zanotował w swoim debiucie, gdzie w kategorii junior poniżej 18 roku życia zajął drugie miejsce na Mistrzostwach Polski IPF w grudniu 2016. Ważąc w tym wieku 104,5 kg, w jednowarstwowym stroju usiadł z ciężarem 260 kg, wycisnął maksymalnie 167,5 i podniósł w martwym ciągu ćwierć tony. Walkę o złoto przegrał z rok młodszym Mariuszem Tworkowskim, którego 310 kg w przysiadzie, 167,5 na ławce płaskiej oraz 270 kg w martwym ciągu było nie do pobicia. Kolejne zawody Konrada to już Mistrzostwa Europy Federacji WUAP. W stosunku do ostatniego startu przybrał na masie o niecałe 3 kg, natomiast udało mu się w znacznym stopniu poprawić każdą z konkurencji. Celował bardzo wysoko. W bandażach zaliczył 330 kg w przysiadzie, podchodząc pod nieuznane 345, 195 w wyciskaniu z próbą 205 i 325 kg z podejściem pod 330 w martwym ciągu. Niezaliczona próba wyciśnięcia 205 kg kosztowała go kontuzję naderwania mięśnia piersiowego. Sumarycznie Mistrzostwa Europy w Pabianicach zakończył z wynikiem 850 kg w totalu. W 2018 roku nie wyszedł już powyżej 850, zanotował natomiast progres o 5 kg w martwym ciągu na Mistrzostwach Polski Federacji XPC. Ze względu na kontuzję zdecydował się nie wystartować na Mistrzostwach Świata i nadchodzący czas poświęcić na rehabilitację. Rok 2019 to dla Konrada długi okres redukcji, którą skończył notując na ostatnich zawodach tego roku wagę 90 kg.
Udało mu się natomiast zachować siłę na porównywalnym poziomie. 21 listopada na Mistrzostwach Europy Federacji WPA w Pabianicach zanotował 310 kg w przysiadzie, 295 w martwym ciągu oraz wycisnął 185 kg. Schodząc poniżej rekordów siłowych, jednak w niższej wadze poprawił znacząco wynik DOTS, który wyniósł tu 510,81. Rok 2020 to nowa, dużo wyższa kategoria wagowa i ambitny cel osiągnięcia 1000 kg w formule RAW, czyli bez sprzętu, w czym szczerze Kądźwigowi kibicujemy. Od zawodu w listopadzie 2019 do Mistrzostw Europy XPC 27 sierpnia 2020 udało mu się wystartować w kategorii do 140 kg, samemu ważąc 129,6. To również okres nowych osobistych rekordów. Po dwóch zaliczonych próbach w przysiadzie pod 340 i 360 kg zaliczył finalnie 375 kg. Na tych samych zawodach udało mu się wycisnąć 205 kg i podnieść w martwym ciągu 350. 930 kg w totalu i 521,23 punktów DOTS. Wyniki te jeszcze poprawił na Mistrzostwach Polski WPC 22 października we Wrocławiu. Zawody były o tyle szczególne, że poza zwycięstwem w juniorach 20-23 lata, sumaryczny wynik trójboju na poziomie 970 kg przy wadze zawodnika 132,1 zaowocował również pierwszą lokatą w kategorii Open. Na podstawie powtórzeń udanych i niezaliczonych zobaczymy, czego zabrakło do przekroczenia magicznej bariery 1000 kg. Zaliczone przysiady to 360 i 380 kg, niezaliczona próba 400. Wyciskanie na ławce, tutaj wszystkie trzy próby były udane i jednocześnie najwyższe z dotychczasowych wyników Blewonski na zawodach. Odpowiednio 200, 210 i 220 kg. Martwy ciąg 340, 360 i finalnie 370 kg. Na koniec warto przyjrzeć się, jak wyniki Blewonski prezentują się w rankingach światowych. Na stronie Open Powerlifting w kategorii RAW plus bandaże i w przedziale wiekowym juniorów od 20 do 23 roku życia z rekordem 970 kg w totalu zajmuje 22 miejsce. Kiedy natomiast dorzuci się kryterium do 140 kg, jest już czwarty na świecie, a bez bandaży staje się drugi, przegrywając tu jedynie ze słynnym Larrym Wilsem. Warto też zauważyć, że od niego Blewonska jest lepszy o 7,5 kg w przysiadzie, ale przegrywa zarówno w wyciskaniu, jak i martwym ciągu, w totalu do Wilsa tracąc 70 kg, jednocześnie będąc od niego cięższym o niecałe 7. Niemniej pragnę zaznaczyć, że Konrad Blewonska z racji na swój wiek, 22 lata, ma jeszcze bardzo duży potencjał w budowaniu wyników i pobijaniu rekordów. Patrząc na progres, 1000 kg wydaje się być kwestią czasu, za co wszyscy trzymamy kciuki. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.